gdzie na pewno się uroni łezka. Ja zawsze duchem jestem z nim. Jest taki dzień, kiedy są zapraszani artyści, którzy nie mieszkają tutaj, tak? Są dalej aktywni zawodowo i przyjeżdżają do mieszkańców domu i spędzają z nimi razem czas, dzielą się opłatkiem, więc to dla mieszkańców też jest takie miłe spotkanie, poza tym, że jest ono świąteczne. Tak, to jest takie święto, nasze święto środowiskowe, kiedy nasi mieszkańcy mają taki touch do tej rzeczywistości, której już nie są udziałowcami. Natomiast 24, w Wigilię, kiedy my siedzimy przy rodzinnych stołach, jest tutaj taka mała, intymna Wigilia, gdzie są mieszkańcy, gdzie jest pani dyrektor. W zeszłym roku nasz chórek, mały zespół, nagrał kolędę piękną, którą sobie puścili, trzymali na stoliku nas. Ta Wigilia, myślę, że jest dość smutna, bo każdy przywołuje swoich najbliższych i większość najbliższych osób, naszych mieszkańców, już nie żyje. Więc jest to dzień pełen wspomnień, refleksji, gdzie na pewno się uroni łezka. Ja zawsze duchem jestem z nim. W tym roku też będzie brakowało pana Jerzego Połomskiego. Chyba zmarło aż 5 osób, prawda? Tak. Zmarła również pani profesor Krystyna Mazur bardzo niedawno. Zmarł Jerzy Połomski, nasza legenda, nasz anioł, nasze cudo. Będzie go bardzo brakowało, bo mimo, że nie był osobą, która utrzymywała duże kontakty towarzyskie tutaj, ponieważ był ograniczony upośledzeniem słuchu, trochę brakiem pamięci, a chciał pozostawić dobre wrażenie po sobie. Natomiast ja miałam tę przyjemność i ten zaszczyt przeogromny przyjaźnić się z nim. Pozwalał mi wchodzić, rozmawialiśmy bardzo często. Pozwalał się przytulić, pogłaskać po policzkach i był jakby przeze mnie trochę taki ugłaskany, ułaskawiony na tyle, że szczerze ze mną rozmawiał o tym również, co go boli, czyli o samotności. To są moi najbliżsi. Pani taka druga rodzina. Tak, zdecydowanie tak. Być może dlatego, że nie miałam rodziców swoich, to znaczy moja mama mnie osierociła, gdy miałam rok i 8 miesięcy. Tato mój był artystą, muzykiem i raczej zajętym pracą i sztuką niż dzieckiem. Wychowywała mnie babcia i ja tę babcię, która była niezwykle dzielnym i wspaniałym człowiekiem, która myślę, że dobrze mnie ukształtowała, jestem za to jej ogromnie wdzięczna, ale tej babci, tej mamy czy taty wypatruję tutaj, pośród moich kolegów. I wiem, że oni na mnie czekają, ja o nich myślę, czuję w sercu bezustanną troskę na ich temat i dlatego być może ta moja więź jest tak głęboka i tak silna.